związał organizację sędziowską i zaczął nabór od nowa. Trzeba było to zrobić od razu. A kojarzy pan takiego mema, jak taki piesek sobie siedzi i pije kawkę, wokół niego jest taki pożar i on mówi, że wszystko jest pod kontrolą? Coś takiego, tak, kojarzę. No, to mniej więcej taki to był okres chyba w polskiej. No mniej więcej był taki okres, tak, tak. I pan był tym pieskiem? No może, pewnie tak, ale no, do głowy mi nie przychodziło, że to jest taka skala. Przede wszystkim, że ludzie, którym ufałem... Ale jak to wszyscy wiedzieli, że no, ale, na potęgę handlują punktami? No ale wszyscy wiedzieli, a nikt nie pisał, bo kamyczek do grudka dziennikarskiego, no też kiedyś byłem dziennikarzem. I teraz opisywali dziennikarze mecze, które były ustawione, tak? I niesamowite widowisko, dali z siebie wszystko, umierali i tak dalej. Potem się ukazuje, że guzik prawda. No wszyscy daliśmy się troszeczkę oszukać, albo wszyscy liczyliśmy, że to tylko takie... Ale przecież to przeżarte było do cna, no to trzeba było być naprawdę ślepym, żeby tego nie dostrzec. No ale tak samo było przeżarte, nie wiem, to nie chcę mówić, że u was biją Murzynów, ale i we Włoszech, i w Niemczech, i tak dalej, i... nie wiem, może łatwiej jest wierzyć, że... Moja żona jest najświętszą kobietą na świecie, mimo że całe miasto huczy od plotek, że ona, że tak powiem, robi nie to, co powinna. Jak w Kazika piosence, czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Otóż to, otóż to. Także nie będę tu ściemniał, zapłaciłem cenę wysoką. Wiadomo było, że te pytania o 711 połączeń padną. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą być może niektórzy nie zdają sobie sprawy. Ryszard Fortblich, to nie jest tak, że on się zawodowo zajmował ustawianiem meczów. On był przez lata działaczem piłkarskim. On sprowadzał Michniewicza jako, można powiedzieć, dyrektor sportowy, menedżer drużyny do Amiki Wronki z poprzedniego klubu. Znali się bardzo długo. To był wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który naprawdę dzwonił w kółko do bardzo wielu osób, bo wiem, bo ja w tym czasie, nie wiem, pewnie rozmawiałem z nim z 200 czy 300 razy, bo też w kółko do mnie dzwonił. Ja nie chodzi mi o to, żeby teraz analizować te rozmowy, natomiast chodzi mi o to, żeby mieć świadomość, że to nie jest tak, że to jest facet, z którym nikt nie miał kontaktów. On miał kontakt z bardzo wieloma osobami, bo pełnił bardzo poważne funkcje w polskiej piłce, bo wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej to jest poważna funkcja. A tak, ale jednak nie wszyscy. No nie wszyscy oczywiście mieli tyle. Natomiast fajnie by było, gdybyśmy jednak traktowali wszystkich równo, bo u nas jest tak, że facet, który nie ma ani jednego zarzutu, nie mówiąc o wyroku, jest tam glanowany od pierwszego dnia, ale jak Łukasz Piszczek kończy karierę, który został skazany za korupcję, no to wszyscy zrobią mu standing ovation. Ja nie twierdzę, że trzeba Łukasza Piszczka potępiać, tylko mówię, że gdzieś tu się chyba zachwiały proporcje w tym wszystkim. No właśnie, wiesz, tak. Łukasz Piszczek przyznał się do tego, że brał udział w ustawionym meczu, a teraz mówimy o tym, że Czesiu Michniewicz na konferencji mówi, że on w ten ustawiony mecz, on o tym nie wiedział. No tak, to jest różnica w ocenie faktów i w przyznaniu się do tego, że Łukasz ma wyrok, a ten nie ma zarzutu. To jest największa różnica. Nie, bo Łukasz pojechał, będąc zawodnikiem Herty, pojechał do... Został wezwany i skazany. No i się przyznał. Został wezwany i skazany, jest oskarżony, ten nie ma zarzutu. No, musimy to wyważyć. Trenerem bramkarzy w poprzednim sztabie był Andrzej Woźniak, skazany za korupcję. Tak. W telewizji Polsat głównym ekspertem jest gościu, który organizował korupcję i został za to skazany. A tutaj rozmawiamy o człowieku, który nie ma żadnego zarzutu. Wszyscy powiedzą, że jestem nieobiektywny. Oczywiście jestem w tej sprawie nieobiektywny, bo to jest mój przyjaciel i myślę, że gdyby na każdego z waszych przyjaciół wskoczono w taki sposób, gdybyście mieli jakby te same dane, co ja mam, że właśnie bazowali na tym, co powiedziała prokuratura, to byście reagowali podobnie, broniąc takiego człowieka. Ja się tego nie wstydzę i będę to robił, chyba że nagle się okaże, że prokurator, nie wiem, wznowi śledztwo i się okaże, że facet przehandlował 500 meczów, ale nic na to nie wskazuje, bo od 10 lat wszyscy próbują wsadzić Michniewicza za kratki, a nie znaleźli na niego żadnego zarzutu. Słuchajcie.